Wydawnictwo Czechosound prezentuje Mateusz Wróbel. Nie próbuj. Czyta Mateusz Wróbel. Rozdział dziewiąty. Zawsze, gdy zrywał się silny wiatr, zwykłem siadywać przy kwadracie okna. Inspirowała mnie rodząca się groza natury. Która od wieków zdaje się być już starannie wyprawionym, nadgryzionym zębem czasu trofeum, tkwiącym równie dumnie, co żałośnie na półce kominka. W takich momentach jednak wydaje się, że jesteśmy bezradni wobec sił, które być może schroniły się przed światem, ale czasem domagają się swoich praw bijąc grubymi kroplami deszczu o cienkie, luźno osadzone w drewnianych framugach szyby. Tak jest i teraz, pierwszego dnia wiosny. Siedzę właśnie ze śmieszką na kolanach i obserwujemy z niepokojem w sercu drzewa uginające się w trwodze pod naporem żywiołu. W oddali grzmi, a deszcz przybiera na sile. Z trzeciego piętra widzimy mieszkańców miasta uciekających w pośpiechu z nieukrywaną paniką przed nadchodzącą wielkimi krokami nawałnicą. Jest godzina dziewiętnasta. Wraz z nieuniknioną burzą pojawia się nieproszony wieczór. Miasto ciemnieje. Już za chwilę rozbłysną pomarańczowe latarnie wzdłuż Alei Korfantego. To będzie jedno z piękniejszych wydarzeń dla każdego, kto właśnie znajdzie się w okolicach rynku i spojrzy w górę ulicy w kierunku pętli tramwajowej, właśnie w tym niepowtarzalnym momencie, gdy rozpromieni tę smolną rzekę świetlna iluminacja. Nieraz zdarzało się i nie dać się zawładnąć temu urokowi. Spoglądam ze zniecierpliwieniem na zegar. Za godzinę ma się odbyć pierwsze oficjalne spotkanie ze Stachem w Starym Wisielcu. Wybrał ten lokal nieprzypadkowo. Było w nim sporo miejsca. Mógł pomieścić spokojnie niemal setkę klienteli, zachowując przy tym oczekiwaną przez każdego kameralność, poczucie intymności, na miarę stosunku płciowego i ciepła rodzinnego domu w jednym. Śmieszka nagle zaczęła szczekać i merdać ogonem. Zeskoczyła w jednej chwili z moich kolan, ujadając z głową zwróconą w kierunku drzwi. Rozległ się spodziewany dzwonek do drzwi. Wstałem bez pośpiechu. Nie podnosząc słuchawki, wcisnąłem przycisk zwalniający elektromagnes w drzwiach do klatki schodowej. Momentalnie dobiegł mnie z niej dźwięk ciężkich, wyraźnie męskich kroków. Dzwonek do drzwi. Vizjer. Zniekształcone twarze Dina i mecena zgrzyt zamka. Krzęst opadającego łańcucha, dźwięk naciskanej klamki. Cześć, ik! rzucił Din, który momentalnie wśliznął się do mieszkania. Uśmiechnąłem się niewyraźnie do mecena, ponieważ Din już niemal tarzał się z uradowaną śmieszką po podłodze. Zamknąłem drzwi. Założyłem skórzaną marynarkę. Napijecie się czegoś? spytałem. Dean był zbyt zaaferowany moim psem. Mecen skinął znacząco głową. Zdawał się jakiś przygnębiony. Skoczyłem do kuchni po szklanki, które napełniłem porządną łyski. Lud. Co słychać? Dawnośmy się nie widzieli! zagaiłem, podając napełnione do połowy szklanki gościom. — Słyszałeś o Stachu? — odparł niewyraźnie Mecen. — Odpowiedziałem, że nie, że od Wigilii go nie widziałem. — Spojrzał na mnie zaskoczony. — Zapytał, czy rzeczywiście nic nie słyszałem. — Skinąłem mechanicznie głową. — Stach zwariował, obciął sobie prawe ucho na znak pogardy dla konsumpcyjnego świata, jak to ujął. — Wcale mnie to nie zdziwiło. Wiedziałem, że zrodzone w jego głowie idee były równie żywe, co on sam i równie warte każdego cierpienia, poświęcenia, co każde nasze najskrytsze marzenia, na które nigdy nie mamy odwagi ani czasu. Musiał wyglądać jak jakiś wangok, zabandażowaną głową, na którego bieli wykwitała czerwona orchidea jego wewnętrznie rozpalonego ducha. Dawno to się stało? spytałem beznamiętnym głosem. Podobno w pierwszy dzień świąt. Tak przynajmniej twierdzą ludzie. Dean siedział spokojnie w pikowanym fotelu i zdawał się już zupełnie wyciszony. Głaskał zamyśleniu śpiącą na jego kolanach śmieszkę. To nie widziałeś go? Rzuciłem. Nie, tylko słyszałem. Zresztą nikt go później nie widział. Rzazga mi o nim wspominał. Podobno spotkał go bardzo wczesnym rankiem. A... Słyszałeś, że sprowadził już tę gigantyczną sekwoję? Mają już w warsztacie. Musiał wynająć jakąś szopkę na obrzeżach miasta, by móc oddać się swojemu dziełu życia, jak to stwierdził. Co z tym Stachem? Ponagliłem mecena. Jazga twierdzi, że rozmawiali przez chwilę, gdy nagle zauważył przekrwioną zupełnie czapkę, na której boku, na wysokości prawego ucha, utworzył się monstrualny skrzep. Zaptał go o to przerażony, wskazując na głowę. Podobno Stach z zupełnym spokojem i powagą uniósł nieco szapkę, pod którą znajdował się poszarpany skrawek ucha, który obficie krwawił. Nieźle co? Ożywił się nagle Dean. Ten gość jest totalnym świrem. Uderzył się głośno kilka razy po udach, po czym stał energicznie, zrzucając biedną śmieszkę, która jęknęła przeraźliwie. Zaśmiał się jedynie. Patrząc na jej pełne wyrzutu spojrzenie, po czym dodał głosem pełnym optymizmu: To jak? Idziemy? Po chwili byliśmy na miejscu. Stary Wisielec znajdował się kilka przecznic od ulicy Mariackiej. Jeśli ktoś nie był w temacie, nie miał szans tu dotrzeć to nie był lokal dla knajpianych turystów. Dlatego też miejsce to nie figurowało na żadnej rozpisce miejsc, w których warto bywać. Nawet szyld był na tyle zdezelowany, że trudno było stwierdzić, czy ta knajpa w ogóle funkcjonuje. Drzwi znajdowały się na końcu zakręcających schodów, prowadzących do piwnicy starej fabryki, która podobno świetnie prosperowała jeszcze na początku lat 80., później upadła. Nikt nie wiedział do końca dlaczego, w każdym razie. Pewien szaleniec o ksywce humorzasty stwierdził, że założy tę mylinę, bo trudno powiedzieć, by była to choćby speluna. Wnętrze pozostawiało wiele do życzenia. Odrapane ściany, odpadający miejscami tynk. Wielu post-post-postmodernistycznych estetów stwierdziłoby, że jest to kwintesencja współczesności w najnowszym wydaniu – Sądząc jednak po zakazanej gębie właściciela i tych narkomańskich wieszakach, które polewały tu piwo, daleko im było do bycia trendy. Jest gwarno. Zwieszające się niebezpiecznie z sufitu nagie żarówki wprowadzają surową, lecz przyjemną atmosferę. Ludzie, którzy się tu dziś zebrali, a trzeba zaznaczyć, że panuje niesamowity ścisk, nie należą do wybrednych. Nagie i poczerniałe ściany, z wyzierającą z podłuszczącej się farby czerwoną cegłą, przybierają w ich oczach najbardziej fantastyczne i wyszukane kształty ofalistej linii, niosąc ze sobą motyw roślinny wikwitający wraz z ciemnofioletową smugą dymu papierosowego, wiszącego ponuro tuż nad słabymi, 20-watowymi żarówkami, których mdłe światło walczy bezskutecznie z grubo osadzonym na nich kurzem. Zasiadamy w pobliżu baru przy linii pięciu złączonych stołów. Siedzimy chyba w 20. Gwar zdaje się narastać i ranić nieprzywykłe do hałasu uszy. Atmosfera gęstnieje sekundy na sekundę. Rozglądam się po knajpie. Sporo znajomych twarzy. Widzę dżazgę, który podobnie jak ja, zdaje się nieco przytłoczony taką liczbą ludzi. Ma okaleczone dłonie, a lewą zabandażowaną. Wygląda fatalnie. Podkrążone oczy, ziemista cera i puste spojrzenie. Zauważa mnie mdły uśmiech. Odwzajemniam go nieco bardziej szczerze niż on. Na prawo od niego, stolik dalej, widzę proroka. We własnej osobie. Siedzi zadowolony z siebie, z utkwionym przed siebie nic nie widzącym spojrzeniem. Nie zabrakło też homera, kto by pomyślał, że ten facet jeszcze żyje. Dalej święty i, zmroziło mnie nagle, byłem przekonany, że pomiędzy stolikami przedziera się smętna postać cichego. Skłonny bym był przysiąc, że spojrzał na mnie, by w tej samej chwili zniknąć za rogiem prowadzącym do toalety. Zerwałem się, by pobiec w jego kierunku, lecz wstrzymał mnie zaniepokojony wzrok Dina. — Co jest, stary? Nasz Ci się zebrało? O, już widać stacha! — wskazał w kierunku drzwi wejściowych, w których rzeczywiście pojawiło się zmęczone oblicze młodego człowieka, byłego studenta prawa, którego oczy świeciły dziwnym blaskiem. Pierwszy raz dostrzegłem je w czasie wilgilijnej rozmowy. Urok przywidzenia opadł ze mnie zupełnie. Za rogu, za którym znikł cichy, pojawił się facet zupełnie do niego podobny, ale nie on. Odetchnąłem z ulgą. Dopiero teraz, gdy usiadłem z zimnym potem, zauważyłem siedzącą naprzeciwko mnie dziewczynę. Mówię dziewczynę, ponieważ mimo swoich dwudziestu kilku lat była jeszcze zupełnie dziewczęca o smukłych nadgarstkach i kruchej linii obojczyków, wdzięcznie odznaczających się na gładkiej skórze o oliwkowym odcieniu. To był ten typ kobiety, któremu trudno czymkolwiek zaimponować. Nie zrozumcie mnie źle, to nie była żadna tam kokietka zanadto świadoma swojego wdzięku. Daleko jej było do demonizmu, za pomocą którego zaciągałaby mężczyzn do łóżka, by później z rozmysłem spychać ich na skraj rozpaczy. Była raczej jak dziwny nieznany nikomu kwiat, wabiący swoją finezją, egzotycznym wyglądem i dotąd nieznaną swobodą bycia, tak obcom innym kobietom, którym przyszło przemierzać nocą labirynty ulicy Mariackiej. Jestem nieszczęśliwa. Powiedziała niedbale, odgarniając kosmyk włosów z czoła. Musiał być wtedy już późno, ponieważ pamiętam jak klienci zwolna kierowali leniwe spojrzenia na odrapaną twarz drzwi. To były, zdaje się, jej pierwsze słowa, które usłyszałem, a które wypowiedziała do siebie stanowczo, bez cienia nostalgii czy westchnienia. Jakkolwiek zabrzmi to sztampowo, jej oczy były w jakiś sposób wyjątkowe. W odróżnieniu od innych kobiet, które próbowały zwrócić na siebie uwagę na wybiegu tej ulicy egotyzmu, miała zupełnie krótkie, ciemne rzęsy, których w żaden sposób nie próbowała wydłużyć, czy w jakikolwiek inny sposób wyeksponować. Jej twarz zdawała się nie znać kosmetyków. Była w swoim wyglądzie równie naturalna, co jej sposób bycia. To zaś wywoływało równie naturalne poruszenie w moim otoczeniu. Wyczułem po chwili ostry łokieć Dina wbijający się pod moje żebro. Spojrzałem na niego, a on jedynie wskazał w jej kierunku natarczywym spojrzeniem w chwili, gdy ona zdawała się być zupełnie wyłączona, skulona w sobie, nieobecna. Byłem przekonany, że jest świadoma swojej urody, lecz chyba nie przywiązywała do niej większej wagi. Cóż nas piękna, jeśli czujemy, że jesteśmy w środku wydrążeni na tyle, że światło zdaje się przeświecać przez półprzezroczystą kalkę skóry. Miała oczy ciemne, brązowe. Może nie takie ciemne zresztą, sam nie wiem, bo gdy myślę o niej, to widzę jedynie ten jeden niepowtarzalny kadr ona zanurzona w klindze neonowego światła, sączącego się różową strugą z nadkontuaru, stojąca w sandałach, wiązanych ciasno rzemieniem. Jednak jej oczy, Wydają się lśniące, bursztynowe, niejednoznaczne, pełne refleksów. W mojej rodzinie zwykło się mawiać, że posiadacze tego typu oczu przynoszą nieszczęście, i jestem przekonany, iż było w tym sporo racji. Wszystkie osoby w moim życiu, których tęczówki były ciemne, nie wnosiły ze sobą nic szczególnego, by nie powiedzieć, że ich obecność prędzej czy później zawsze niosła ze sobą ferment, zamęt, nieszczęście. Nie, nie szukała okazji ani przygody. Sączyła w zamyśleniu słabego drinka, oddając się swoistej medytacji, nasłuchując płynącej z jej wnętrza cierpkiej ciszy serca. Patrzyła przez zebranych jakby w pustkę. Było z niej wyjątkowo dziwne zjawisko. Kim ona jest? zapytałem faceta siedzącego dwa miejsca ode mnie. Który o znajdującej się naprzeciw mnie dziewczynie rozmawiał ze swoim sąsiadem od kieliszka. Nigdy z nią nie rozmawiałem. Nie zamieniłem choćby jednego słowa, ale nierzadko się zdarzało, że słyszałem jej wielogodzinne monologi, które niekiedy się pojawiały, szczególnie w dni tak chmurne jak ten. Podobno nazywa się Larysa. Dziwne imię, nie? Zignorowałem jego zbędny w tym momencie komentarz. Byłem zbyt przejęty jej osobą, która zdawała się przejmować mnie do najgłębszych czeluści swoją samotnością. Jestem nieszczęśliwa, powtórzyła niemalże nie poruszając krwistymi do granic możliwości ustami. Miałem niewyraźne wrażenie, że skapie z nich za chwilę kropla i zdradzi jej wampiryczny sekret piękna. Gdyby Oscar Wilde chciał uczynić bohaterem swojej najsłynniejszej książki kobietę, to musiałaby być nim właśnie Larysa. Jej oczy wyrażały przeraźliwą pustkę naszego pokolenia, przepaść, którą mało kto dostrzega, choć wszyscy nad nią stoimy, mniej lub bardziej tego świadomi. Idziemy przed siebie jak kolos o glinianych nogach, a w głowach jedynie szumią nam slogany reklamowe, zasłyszane, błahe i gównowarte historie, truizmy naszych dziadków i rodziców, wpychane nam względnie zjadliwą papką, rozpoczął swoją mowę Stach, którego dopiero teraz na powrót zauważyłem. Wyglądał fatalnie. Podkrążone, przekrwione oczy, z których bił dziwny, przerażający blask, jego sylwetka jakby się wydłużyła i sposępniała, włosy tłuste, rozrzucone w nieładzie. Moją uwagę niepodzielnie przykuwa jednak ta wtulona w siebie dziewczyna, od której trudno oderwać wzrok. Patrząc w jej oczy widzę, jak spod umęczonych wieczorną porą powiek wymyka się cicha łza skargi, która z wolna zaczyna spływać po moim policzku, by zniknąć niezauważalnie w rzadkim zaroście. Słysząc pełne mocy i przekonania słowa Stacha, które stają się bardziej krwiste i żywe, gdy patrzę na Larysę, Czuję w niej skargę tysięcy młodych ludzi, takich jak ona, którym u wrót drzwi życia zaproponują nieatrakcyjne zarobki, niesatysfakcjonującą pracę i ogłupiającą rozrywkę przeznaczoną dla mas, dla naszych rodziców i dziadków, którzy każdą wolną chwilę potrafią spędzić na mszy przed ołtarzem wielkiego molocha, bóstwa. Które zawładnęło minionym pokoleniem, które zaproponowało niewymagający narkotyk nudy, redingi i pracy. Pełzamy mimochodem po świecie okaleczonym cichym bogiem sadomasochizmu, który zdobywszy monopol na zmartwychwstanie i zbawienie odziera nas z zaszczepionego w przedczasie lśnienia, o którym chyba mało kto wie, a jedynie doświadcza pewnych chwil, pewnych niezwykle krótkich momentów wymuszających na nas uniesienie głów ponad to królestwo wielkiego demiurga, by zajrzeć w chłodne i nieludzkie oko nieba. A to, z perspektywy miasta, jest równie matowe co oko śniętej ryby błyskającej wydętym brzuchem pełnym srebrnych, migotliwych łusek. Tam pusto, tam pusto, powtarza zawsze ten sam chłodny i zdecydowany głos który mylimy często z racjonalnym potrzebem rozsądku, czy brutalnie prawdziwym bełkotem alkoholu, a nim chętnie zalewamy wszelkie wyrzuty sumienia. Tak bardzo lubimy przecież sączyć ze znajomymi słodkocierpki wywar na bazie niedoszłych rozkoszy, złudzeń i frustracji dnia codziennego. Wykrzykiwał coraz większą pasją Stach. Wyrzucając co chwilę dłonie pod sufit i wprawiając w ruch gęstniejące obłoki dymu oraz trącając tlące się leniwie nad stolikami żarówki. Gdy odwrócił się, by plunąć na podłogę, dostrzegłem przerażający strzęp sinej skóry i żywej rany zamiast prawego ucha. Widok ten dodawał postaci Stacha potrzebnego tak bardzo w jego misji współczucia i mistycyzmu. Potęgujemy wręcz nasze niepowodzenia, wynosząc je do poziomu sakrum. Odurzamy się naszą beznadzieją, plotąc oficjalnie trzy po trzy o naszych wielkich planach i młodzieńczych marzeniach, których tak naprawdę nie znamy. Śnijmy marzenia naszych rodziców albo, co gorsza, spreparowane przez państwo, społeczeństwo i religię nierealne, poprawne politycznie projekcje. Przekrzykiwał niestrudzenie coraz gęstsze powietrze. Widzę w jego oczach, jak sam klęczę pod studium nieba. Jak klęczymy wszyscy razem, to całe nasze pokolenie, któremu obiecywano tak wiele, a które teraz upija się do późnych godzin rannych. Większość knajp zamykana jest przecież o czwartej nad ranem, na piętnaście minut. Szybkie przemycie kontuaru tak by zbytnio nie lepił się od piwa i powierzchowna dezynfekcja toalety opróżnienie umywalek z żygowin, przetarcie opryskanych moczem muszli klozetowych i udrożnienie zapchanych kondomami i podpaskami pisuarów. Tak, nieraz to widziałem. Twarze umęczonych po nocy barmanek ocierających z czoła resztki nadtrawionego jedzenia. Stach ciągnął zebranych za sobą w krajnę potwornie racjonalnych obrazów, nieprzyjemnie zbieżnych z rzeczywistością, której nie chcieliśmy dostrzegać, na którą patrzyliśmy przez palce, wierząc, że żyjemy, jak chciałby tego naiwny Leibniz, w najlepszym z możliwych światów. Obserwując Larysę, przestałem rozróżniać słowa Stacha od własnych przemyśleń, jakby Cała ta jego przemowa stawała się wspólną projekcją dusz spragnionych innej rzeczywistości. Czasami nad miastem można dostrzec pewną drobną wyrwę w niebie, przez którą lepiej widać gwiazdy. To trochę taki efekt, jakby ktoś w jednym miejscu przetarł zakurzony szklany klosz, od lat niezmiernie nas uwierający, zniżając gęste chmury. Przed powodzią, których chroni nas od dawien dawna kilkudziesięciopiętrowy kolos, atlas naszej ery, hotel Kubus. Tak! I gdy tak dostrzegam tę tajemniczą wyrwę w niebie, odnoszę wrażenie, jakby to był swoisty wentyl bezpieczeństwa, bo musi tu. Pod tym kloszem wrzeć. I gdyby nie to, nasz świat wybuchłby, pierdnął w ciszy i tyle by było z tej całej historii. Niby wydaje się to śmieszne, jednak chyba nie do końca tak jest. Spoglądam na dłonie Larysy. Są piękne. Co przez to rozumiem? Czy widzisz w głowie alabastrowe? Smukłe dłonie o zgrabnych i długich palcach pianistki, która oderwana swoim talentem od rzeczywistości, a co za tym idzie od ziemskich przyjemności stosunku kobiety i mężczyzny, masturbuje się tymi palcami całymi nocami w kazamatach dziewiczej samotności, pisząc nową Odyseję autoerotyzmu? Tak. Zdecydowanie ma paznokcie pomalowane brutalnie czarnym lakierem kontrastującym z delikatnym alapastrem dłoni. To jedyny element sztuczności w jej wizerunku. Tak, masz rację. Takie właśnie one są. Zauważyłem, że jej prawa dłoń zaciska się wokół szkła z alkoholem. Palce zaczynają niebezpiecznie blednąć ich opuszki sinieć, szkło zaś zaczyna pękać, pojawiają się mikroskopijnych rozmiarów ubytki, których oczywiście nie można dostrzec. Potęga mojej wyobraźni. Tkwi tak dłuższą chwilę poruszając ustami, niemo wypowiadając jak mantrę słowa jestem nieszczęśliwa, jestem nieszczęśliwa. Tak jakby chciała sobie to wmówić. A może raczej uświadomić, Wibracje głosu Stacha wyraźnie podsycają stan larysy, jakby ulegała temu hipnotycznemu wpływowi. Jej zachowanie wcale mnie nie dziwi. Zauważyłem, że i moje dłonie zaciskają się w pięści, żuchwa pracuje, skronie pulsują. Patrzymy się sobie w oczy. Ona nagle puszcza szklankę, która, przez gwałtowny ruch jej ręki, spada na posadzkę. Toczy się po wytartych deskach w kierunku kontuaru, by ostatecznie przy niewielkim uderzeniu w metalową nogę krzesła pęknąć. Trochę wyglądało to tak, jakby oparła się o krzesło i po chwili pękła, rozpryskując się na setki szklistych łez. Widzę, że i w nas coś pękło. Rozmasowuję przed ramię. Rozumiem jej zachowanie i swoje własne zarazem. Przy stoliku obok ktoś zaczyna żywo rozmawiać na temat przemowy, która wciąż trwa. Widać, że facet jest mocno przejęty, czerwony na twarzy, a aorta zatopiona w szyi, chciwa tlenu, wyłania się tuż pod powierzchnią skóry. Źle się dzieje. Dziesiątki lat ugłupiania społeczeństwa przez kulturę masową. By nie powiedzieć o setkach lat zastoju spowodowanego narkotykiem religii. Jednak nie ma się co nurzać w zamierzchłych czasach. Wyszły politykom na dobre. Władza w tym kraju robi co chce, szczególnie ostatnimi czasy. Demokracja? Tajne spotkania rządowe, przegłosowywanie najważniejszych ustaw w środku nocy, granie obywatelom na nosach. A my? Masa, prosty, stłamszony niemocą tłum, gdzież w nas środkowoeuropejska werwa? Gdzież ten wpisany w tradycję narodową słowiański nonkonformizm, bunt romantyczny? Butelki z benzyną, kamienie z bruku, ale po co? Wygodnie jest przecież przymierać głodem, ledwo wiążąc koniec końcem, dawać, odzierać się z pozostałych bastionów kultury, kina, teatru, koncertów. Jasne, czemu nie? Przecież tak łatwiej, wygodniej. Za jedyną lekturę uznać niezrozumiały bełkot urzędniczy, informujący nas o nałożonych kolejnych podatkach, sankcjach, które weszły w życie w trybie natychmiastowym, czyli obowiązują pół roku wstecz. Nagle zachłysnął się powietrzem, wywinął naprężone do granic możliwości spojrzenie w kierunku kołyszącej się nad nim żarówki, którą objął dłonią i zmiażdżył z całym impetem. Wbijając w skórę bez słowa skargi odłamki szkła: Zapierdalaj, zapierdalaj, zapierdalaj! Wykrzykują bez końca treści podprogowe: Przypadkowe szumy w radio, mikrozakłócenia, słaba jakość rozmów telefonicznych w XXI wieku Zapierdalaj, zapierdalaj, zapierdalaj! Nie słyszysz? Może trochę wolniej i głośniej? Zapierdalaj! Nie oszukuję się, że władza. Stosuje tanie chwyty propagandowe, wymyślone blisko ponad pół wieku temu współczesna świątynia Molocha. Promocje, przeceny, przyjemna muzyka w supermarketach, nasycane niesklasyfikowanym narkotykiem syntetycznym powierzchnie podłogi przez tego nadzwyczaj spokojnego wózkarza. Przyjrzyjcie się jego rybim oczom, przyjrzyjcie się tym kadłubkom, nabijającym na kasę wasze przecenione towary. Słyszycie to nierównomierne pikanie? Pik, 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 pik. Nie brzmi to trochę jak zapierdalaj, zapierdalaj. Zamach stanu na niewyobrażalną skalę. Dostaję notorycznie na pocztę elektroniczną, do zakładki Spam, choć nigdy tych wiadomości nie oznaczyłem jako wiadomości masowe. Rozpaczliwe mail od dziesiątek ludzi, którzy rozpoznali w dziesiątkach ekskluzywnych hoteli w naszym kraju mikrogłośniki ultradźwiękowe, które nadają niesłyszalny dla większości społeczeństwa szum z zaszyfrowaną podprogową informacją, formatującą systematycznie nasze gąbczaste mózgi, zmiękczane przez papkę mas mediów i truizmy społeczne, wpychane nam do gardeł od najmłodszych lat, nie wolno, B. A to cacy, fe, fuj! Larysa z westchnieniem spogląda za drobne znajdujące się tuż pod sufitem okno i mój wzrok wędruje jej śladem. Padał ulewny deszcz. Na zewnątrz jest już zupełnie ciemno. Nieprzerwany tłum ludzi, mimo fatalnej pogody, przepływa przez ulicę wartkim nurtem. W ciężkich kroplach deszczu rozpływają się słodkie neony hipsterskich knajp, wzorowanych na lata 70. Widzę wyzywające spojrzenia zniewieściałych mężczyzn o dziwnie podgolnych łubach, umaczanych w błogim sosie jednakowości, której przyświecać miała pierwotnie idea skrajnego indywidualizmu, przynajmniej jeśli wziąć pod uwagę ich powierzchowność. Ach, te ich spojrzenia, te ich oczy zezujące podkrótkie wyzywające spódniczki ze skaju, ekoskóry czy jak tam nazywają setkami innych synonimów te gówniane towary zastępcze potocznie określane odzieżą. Ci jednak są w mniejszości. Weźmy na to choćby tego zeżartego anoreksją bulimicznego chłopczyka. Tu Stach rozpościera dłońmi w powietrzu niewidzialny ekran, w którym wszystkim bez większego problemu ukazuje się czytelny dla zgromadzonych obraz. W Wieku lat 27, który wątłymi, nieprzepracowanymi dłońmi dotyka nieśpiesznie i bez zbędnego wstydu, tego oto obok, pokrytego wypielęgnowanym muskułem innego chłopaka który również niesie na barkach niby ciężką kurtkę ze skóro gumy obitą gęsto-plastikowymi ćwiekami. Jego oczy są na wskroś fluorescencyjno-błękitno-niebieskie. Widzę te przymrużone kociopowieki i kocie opływowe zwiewne ruchy. Aż zbiera mi się na mdłości. Podnieśmy ilość tych pedałowatych postaci do odpowiedniej potęgi, pomnóżmy przez uniwersalną i ponadczasową koncepcję Freuda i spodziewajmy się geometrycznego wzrostu tego zakaźnego schorzenia na przestrzeni najbliższych lat pobytu ludzkości w globalnej wiosce nosiciele amoralnych wzorców postępowań. Stach zamilkł na dłuższą chwilę. Zawisła między nim a zebranymi cisza. Zakłócana była jedynie przybijającymi się jak przez kalkę smętnymi dźwiękami klawiszy Bilego Evansa, które zaczęły zwolna niknąć w narastającym zgiełku rozmów. Te bowiem wybuchły nagle. Stach zmierzył wzrokiem wzburzony i rozentuzjazmowany tłum. Zaczerpnął powietrza w rozpadlinę pulsujących w rytm rozdygotanego serca płuc, by wznieść wychudzoną kościstą rękę, na którą wystąpiły błękitnawe żyły. Zaległa obłędna cisza. Pytacie pewnie w głębi siebie o to, do czego zmierzam? Odpowiedź brzmi, nie wiem. Wiem tylko, że to, co jest, nie ma prawa dłużej trwać. Jedyne rozwiązanie w zniszczeniu, zupełnej permanentnej destrukcji. Nie chcę mówić o stwarzaniu instytucji, o pomysłach na zmianę. Tak, mam to wszystko w głowie, lecz dokąd to prowadzi, nie mam pojęcia. Jestem jednak przekonany, że jest to jedyne rozwiązanie. Nie pretenduję do rangi wieszcza, proroka, wodza, narodowego tyrteusza. Przeminę szybciej, niż byście byli sobie to w stanie wyobrazić. I właśnie w tej pustce tkwi siła. Ileż we mnie jest rozdarcia i świeżych, połyskujących, różnofioletowych ran wiary. Sen to ziarnko gorczycy z nadzieją wytworzenia perły. Nim mniej jednak będzie ją oglądać w blasku letniego poranka. To Wam przypadnie to zadanie i wspomnicie moje słowa. To Wam przyjdzie wyjąć z ust moich muszli ten owoc mych działań. Nie, nie jestem anarchistą, bo nawet oni zakładają jakiś porządek. Hegel twierdzi, że każde skostnienie, każda instytucja wraz z momentem zaistnienia staje się wroga człowiekowi. Tak, i ja tak uważam. Porządek musi być w nas, nie poza nami. Instytucja wszelka wyrastać powinna z naszych trzewi, oddychać naszymi płucami. Kto tej nauki nie pojmie dziś. Niech nie otwiera ona na niego swoich podwoi ani jutro, ani nigdy później. Wypowiedziawszy te słowa, zszedł sprzed oczu wszystkich, zgasł nagle i skierował się ku drzwiom. Odprowadziłem go wzrokiem. Zaległa cisza, która domagała się czynu. Nie trzeba było długo czekać, by ludzie zaczęli wychodzić, pozostawiając niedopite szkło z alkoholem. Nawet Dean z mecenem odeszli bez słowa pożegnania, porażeni wirusem słów Stacha. Tylko Larysa zdawała się być poza czasem i przestrzenią, nie rozważając możliwości wyjścia nawet w kategoriach prawdopodobieństwa. Mimo, że po chwili byliśmy tylko we dwoje, nie licząc obsługi Starego Wisielca, zdawała się w ogóle mnie nie dostrzegać. Kruche dłonie skryła między drobnymi udami, kurcząc się jakby z zimna. Tkwiła tak w pełnym skupieniu, spięta do granic możliwości, aż serce się ściskało, gdy widział się taki bezmiar goryczy, którego może przelewało się teraz pod jej powiek na blad stół. Jestem nieszczęśliwa, tak bardzo nieszczęśliwa. Wyszeptała beznamiętnie, po czym spojrzała najpierw przeze mnie w dal, jakby mnie tam zupełnie nie było, by po chwili oprzytomnieć. Gdy tylko zorientowała się, że się jej przyglądam, poczułem, jakby jej źrenice otwierały się jak podwoje książki, z której z łatwością można czytać. Tchnęło z tych oczu grozą i beznamiętną rozpaczą. Od tego momentu Larysa stała się uosobieniem beznadziei toczącej młode pokolenie, niemym krzykiem rozpaczy o lepsze jutro, które od dawna nie chciało nadejść. Choć teraz zajaśniała nadzieja na zmianę losu, jej oczy wciąż powite są bielmem niewiary, że cokolwiek może się jeszcze poprawić. Marzenia tej niezwykle pięknej kobiety rozwiały się na wszystkie strony, pozostawiając jedynie pusty korpus ciała, który, pociągając mężczyzn swoim pięknem, pociąga tym samym na dno goryczy. Choć poznałem ją zaledwie dwie godziny temu, stała mi się najbliższą istotą na Ziemi, symbolem tego niewyrażalnego świata, który tkwi we mnie od śmierci laury. A którego istnienia nie byłem tak do końca świadomy. Postrzegam ją jako kobietę, która wyraża sobą najgłębszą niewinność świata, zbrukaną rzeczywistością, gwałtem wdzierającą się w jej życie. Chciałby się w niej zakochać, chciałby się pomóc dotknąć dłoni, sięgnąć potwornie gładkiego policzka, po którym przed chwilą spłynęła łzaje obrzydzenia światem. Wydaje się rozpięta na krzyżu i obojętna na swój los. Jej puste spojrzenie wymusza potrzebę, by spojrzała w moje oczy. Chciałbym tak patrzeć w nią przez całą noc, bo choć utkwiliśmy w sobie oczy i od dłuższego czasu przyglądamy się sobie obłędnie, nie zamieniając ani słowa, żadne z nas nie chce przestać, ulegając temu przyjemnemu stanowi, nieprowokującemu konsekwencji. Widzę, jak wyciąga nieśmiało tę drobną, jasną dłoń o gładko zakończonych paznokciach. Naprężone palce wydają się próbować osiągnąć nieosiągalne moje dłonie. Zatrzymuje je w połowie drogi, jakby natknęła się na szybę, kurczy palce, zwijając je w zupełnie niewinne pąki piąstek, przymruża oczy, po czym bez słowa wstaje. Chcę pójść za nią, lecz nie mogę. Ta jej niewinność domaga się wprost proporcjonalnej samotności, której nie było mi dane zbrukać. To jej spojrzenie zatopione we mnie było jak zaślubienie się dwóch samotności, które, tworząc całość, zrodzić mogłyby jedynie śmierć. Gdy wyszedłem za nią, rozległ się przeszywający miejską noc dźwięk dzwonka tramwajowego. Później ogłuszający zgrzyt i rozdzierający wszelką nadzieję krzyk, który zdawał się wydobywać gwałtem z najgłębszej rany ciała. Pobiegłem w tym kierunku z najgorszym przeczuciem. Latarnie płynęły ciepłym, pomarańczowym światłem, a chłodne jeszcze wiosenne niebo srebrzyło się miliardami cichych i jakże dostojnych gwiazd. Ktoś dyskretnie ściągnął na chwilę z nad tego miasta klosz. I przez moment wydawało mi się, że to zimne nocne niebo spogląda ciekawie w moim kierunku. Wybiegłem za znajdujący się kilkanaście kroków od wyjścia z wisielca narożnik byłej fabryki i moim oczom ukazał się obraz rozdzierający mnie na wskroś: wkręcona w koła tramwaju ludzka skóra, której widok wstrząsnął mną do najgłębszych zakamarków duszy. Kamienia węgielnego mojej istoty. Gdy zobaczyłem wykrzywioną grymasem twarz Larysy, która histerycznie śmiała się, wypluwając przy każdym spazmie krew, coś we mnie pękło. Zacząłem krzyczeć, przeraźliwie krzyczeć jak nigdy dotąd. Moje uszy wypełnił jednostajny pisk, a głos wydawał się brzmieć śmiesznie cicho. Miałem wrażenie, że usta poruszają się bezdźwięcznie, kiedy jej wzrok był bezradnie utkwiony we mnie. Krzyczałem na ludzi, którzy nagle zbiegli się do koła mogącej umrzeć dziewczyny. Jej śmiech stawał się coraz bardziej makabryczny. Skronie pulsowały i zdawało się nabrzmiewać boleśnie, osaczając moje myśli. Zaczęła rzęzić, choć wciąż nie mogła skonać. Czułem się zrozpaczony i bezsilny. W końcu podbiegłem do niej, będąc u szczytu desperacji i przyłożyłem dłoń do jej policzka. Umilkła, lecz nie umarła. Spojrzała w moje oczy zamglonymi od bólu źrenicami. Zaczęła coś mówić, dławiąc się krwią. Najpierw nie mogła jej zrozumieć, lecz później coraz wyraźniej docierały do mnie te szczątkowe, jak jej życie słowa. Bestia miast, miasta bez best, Odkrztuszała z przejęciem słowa, trzęsąc się ze strachu, dławiąc się spływającymi wartkim potokiem łzami. Nagle umilkła. Westchnęła głęboko, a jej ciało zamarło zamglonymi studniami źrenic. Po chwili zaczęła drżeć i wypluwać z siebie krew w potwornych konwulsjach. Nie trwało to długo. Wiedziałem, że już w tej chwili nie żyła. Ciało buntowało się, próbowało walczyć z nieuniknioną śmiercią mózgu. Spojrzałem na napięte do granic możliwości wątłe przedramię i gładką, zafarbowaną czarną, niemal krwią łydkę, które znajdowały się nierealnie blisko siebie. Makabrycznie złączone uściskiem żelaznego koła i szyny. Coś we mnie pękło. Pękło i zapadłem się w tę przepaść. Całkowicie.